Dzień dobry, tak w niedzielę z rana i już poza domem. Lecę się relaksować poza domem, tam gdzie lubię. Zresztą, kto mnie dłużej ogląda, to wie, gdzie ja lubię się relaksować. Więc ja tam powoli podążam, a z racji, iż mam dzisiaj ochotę na mieście napić się, nie wiem, czy drinka, czy piwa, no to jadę komunikacją, nie jadę samochodem. Więc taka sytuacja, pogoda dopisuje póki co. I co mogę powiedzieć? Wiaterek wieje. A ja jestem na krótki... w sensie na krótki rękawek. Trochę słabo. Bo nad Wisłą może bardziej wiać. Ale dobra, zobaczymy. Może nie będzie najgorzej. Także do zobaczenia potem. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
dobry, moje słoneczka, tak w poniedziałek. Wita się taki Janusz bez energii, mocy. Na razie, ale spokojnie, tam... Wszyscy... Najgorszy czas zawsze przemija, teraz też przeminie, będzie dobrze. A witam się oczywiście z zamykającą się zmywarką i kawczanem. Dzisiaj pierwszym. Pierwszym, bardzo długo spałem, długo leżałem. Jakoś tak jestem bez formy, bez kondycji. Więc gdzieś tam ten taki czas na regeneracji był potrzebny. Ale dzisiaj się witam też również czymś pysznym, co dostałem. Dostałem sernik z truskawkami i z czekoladą. No po prostu już użarłem tutaj, to tak trochę nie wygląda za dobrze. Ale no pyszny, zaraz do kawy to będę jadł. No, Także taki poranek z kawczanem i z dobrym serniczkiem. A koleżanka, która mi to podarowała, zrobiła dwie wersje, bo dla siebie zrobiła z takimi kulkami ryżowymi. Wiecie, jak są takie te chrupki ryżowe, takie miękkie w sklepie, co dla dzieci na przykład się kupuje. No to ona sobie zrobiła z taką wersją. O Jezu, jakie to pyszne, bo miałem przyjemność spróbować. Także no pomysły fajne. Teraz jak ja mam dług wdzięczności, weźcie kurczę, coś wymyślcie, co tutaj dobrego zrobić za... taki duży pojemnik sernika. No kurna, ja nie wiem. Bardzo ładnie mi piszecie, że dla mnie, dla was kawczan ze mną to jest przyjemność, więc ja dzisiaj piję z wami kawczana. Jutro wtorek, więc pomyślcie sobie, że stukamy się kawką w kawkę. O. I to był łyk za wasze zdrowie. I za wasze samopoczucie. Ten jakby... Nie wiem, czy to nawet nazwać vlogiem, po prostu taki mały wyjazd. Wczoraj miałem w niedzielę, byłem na Starówce, trochę pochodziłem. Miło spędziłem dzień. Pogoda dopisała, nawet bardzo, bo tak się zastanawiałem, czy mi nie będzie chłodno. I się okazało, że było mi gorąco, bo potem jak słońce się rozszalało, to ulala. Żałowałem, że założyłem długie dżinsy. Powinienem mieć krótkie spodenki. No ale dobra. Jeszcze takie to wszystko niepewne. Się wydaje, że ciepło, potem zimno. Nagle jak się wydaje, że jest zimno, to się okazuje, że ciepło. I na razie jeszcze ta pogoda jest taka chwiejna. Na wszystko jakby potrzeba trochę czasu. Także zobaczymy. No tutaj czerwiec już chyba się zaczyna rozbujać na dobrą pogodę. Ja bym chciał takie, wiecie, mieć klimatycznie ciepłe dni. Nie, no pięknie. Dzisiaj 27, jutro 27, ale tutaj niby deszcz. No ogólnie rzecz biorąc, no już wszystko powyżej 20 stopni, więc będzie można częściej myśleć o krótkich spodenkach, żeby je zakładać i tak to. No, także tak to, a co jeszcze a propos do wczorajszego dnia, to akurat udało mi się trafić na taki dzień starówkowy, że nie było żadnych biegów, jazd na rowerze, czy żadnych innych jakby zorganizowanych imprez takich, wiecie. Bo zazwyczaj jak pojadę tak, albo rowery, albo biegacze, albo coś tam. Nie, wczoraj było naprawdę spokojnie. Mogę powiedzieć, że w sumie to brakowało mi takiego dnia na Starówce właśnie, żeby nie było takich dodatkowych atrakcji. Albo nie wiem, tak jak no byłem, wiadomo, w jaki dzień na Starówce związany z pewną katastrofą, to też oczywiście wszystko pozamykane było, organizacja pełna tego, tamtego. Także to też taki nie był spokojny dzień na Starówce, a wczoraj spędziłem naprawdę spokojny, dobry dzień na Starówce. I w dobrym towarzystwie. Także wiecie. Zaliczam ten dzień jak najbardziej do udanych. No. A tak to wam powiem. Późno już jest. Muszę zmontować to, co wczoraj ponagrywał. No tam nic specjalnego nie będzie, bo wiecie, no głównie to trzeba się było zająć towarzystwem, a nie nagrywaniem. Więc taka sytuacja, ale zmontuję, co tam zmontuję. Mam nadzieję, że chociaż odrobinę umili to wam czas, bo też dostawałem takie wiadomości, że ktoś jakby no, nie mieszka tutaj w tym obrębie i na Starówce był x lat temu, no to mam nadzieję, że takie urywki chociaż odrobinę takim osobom coś tam jakby przypomną, czy mają możliwość popatrzeć. Ja na przykład jak tam w tym mieście rodzinnym mojej mamy też no, nie mam jakby okazji bywać codziennie, a jakby syn mojej kuzynki razem z tatą nagrywają tam takie fajne filmy właśnie z tej miejscowości, czy z nadwody, czy z jakiegoś rynku, no i potem wrzucają i powiem szczerze, że mi te filmy się bardzo podobają, bo człowiek chciałby tam być częściej, no ale nie zawsze może być, no bo praca, wiadomo i tak dalej, też kilometry swoje robią,
ale tak to chociaż sobie odpalisz, obejrzysz i też człowiekowi się miło robi na duszy. Ja sam wiem po sobie, że to jest bardzo miłe i przyjemne, dlatego mam nadzieję, że mój spacer starówkowy odrobinę komuś tam też polepszy taki humoryk czy coś, no. Dobrze by było. Także dzisiaj mnie tutaj otaczają same słodycze, bo tutaj mam sernik, który zaraz będzie jedzony. Jeszcze tutaj moje gofrowe ciasteczka cały czas są. No. Oczekują. Ale spokojnie, nie mam na razie ochoty na ten. Dzisiaj mam serniczek do zjedzenia, więc chcę się zająć serniczkiem. A poza tym chciałem tylko powiedzieć, że już się zaczęły te kutwy mi latać po mieszkaniu. Pewnie nie uda mi się tego pokazać. Mam w ogóle całą kuchenkę w tym. Zaraz będę musiał włączyć odkurzacz i to umyć. Mój łeb tam widać, to może nie chcę powiedzieć. O, ale to to. Taka wada z tych drzew lata mi po mieszkaniu. Po prostu blaty, podłoga. No ale z drugiej strony, no nie wetrzeć mieszkania, no to słabo. Tu już wolę ten odkurzacz włączyć i ten. Zresztą wolę te białe coś, bo to, to spoko, nie brudzi, po prostu sobie lata po tym. Ale te zielone co było, oj, to był dramat. To ja z dwojga złego wolę te białe. Niech to sobie fruwa mi tutaj po mieszkaniu i będzie dobrze, więc tam nie ma problemu. Lepsze to niż właśnie te zielone mieć. Chociaż okna i tak mam jeszcze takie lekko zzieloniałe, a przecież całkiem niedawno myłem. Ale no na razie w najbliższych dniach raczej nie będę się brał za to, nie, jakoś nie mam kondycji na to na razie. Przyjdzie czas i moment, to się te okna umyje. Wszystko na spokojnie. Nie ma co panikować. No. Wczoraj w ogóle miałem przyjemność pić drinka. Seks coś tam się nazywał. No nie z racji nazwy go wziąłem, ale tam był dobry sok, jeden, drugi. I tak mi smakował ten drink. Powiem szczerze, że pyszny. Pyszny, pyszny. Taki zimny, z pomarańczą. Tylko te nieudane słomki papierowe. No ja wiem, że ekologia ekologią, ale kurczę, no dwa łyki pociągniesz taką słomką i ona już po prostu flak. No po prostu czysty flak. Ale takie mamy czasy. Dobra, robacz. Z racji, że Janusz nie jest dzisiaj w kondycji, więc tak tylko mówię, na chwilę się odezwę. Taki zakończę ten wczorajszy film, żeby nie było. Bardzo chciałem go wrzucić na dzisiaj, na poniedziałek, no ale tutaj późno wróciłem i tak po prawdzie to już nie bardzo tam byłem chętny na jeszcze jakąś dodatkową robotę. Po prostu poszedłem spać i tyle. A jejku, to dziecko płacze. Mówię, co to kot miał, czy? Ha, a to dzieciak gdzieś tutaj płacze. No, także jutro wam życzę spokojnego wtorku. Tej pięknej pogody, słoneczka, cieplutko, żeby wam tam wszystko dobrze było. Dobrej kawki. Jak w moim towarzystwie, to będzie mi jeszcze bardziej miło. Jak oglądasz, a nie subskrybujesz, a wracasz, to proszę, zasubskrybuj. Dla ciebie to jest w sumie tylko jedno kliknięcie, a mi może pomóc w rozwoju kanału, wiecie, żeby więcej osób dotarło. Fajnie by było. Chociaż ja zdaję sobie sprawę, że jakąś super atrakcyjny nie jestem tutaj i tak dalej, ale może ktoś zawsze wpadnie na takiego kawczana do Janusza, więc fajnie jakby miał możliwość mnie znaleźć, no ale to niestety zależy od was. Czym więcej subskrypcji, tym bardziej będę gdzieś tam rozsyłany, a tak to cóż, no. Dobra, robaczki. Trzymajcie się, cieplutkiego dnia i do zobaczenia.